Cześć, kontynuujemy nasz wątek o tym, co trzeba zabrać na plażę, żeby sobie trochę tam połowić, co lepiej zostawić w domu. I teraz tak, z rzeczy, które są dosyć istotne, które warto zabrać, szczególnie jeżeli będziecie sami na tej plaży, to jest przynęta. Możecie ją sobie w porcie od rybaka wziąć bezpośrednio, będziecie mieli wtedy mega świeży sprzęt do zarzucania. Ale oczywiście można sobie też kupić ze sklepu, bądź sobie zamrozić parę dni wcześniej i potem sobie rozmrozić jak potrzebujecie. Ja zapomniałem wziąć tacki do krojenia, ale na szczęście dzisiaj mamy takie fale, że no szczęście w nieszczęście, wiecie, bo i tak nie mogę łowić, są za duże fale. Ale nie mam tacki do krojenia, taka coś może wyrzuciło jakąś starą skrzynkę, więc sobie poradziłem. Dobra, słuchajcie, oczywiście nóż, tak? Bo palcami raczej tego nie pokroimy. Nóż może być jakikolwiek byłby ostry. Do tego wszystkiego, jak idziecie dłużej, trzeba by było kupić sobie, wyposażyć się w jakieś siedzidełko. I teraz obojętnie, co sobie weźmiecie za siedzidełko. Czym dłużej, tym żeby było lepsze, bo jak będziecie tutaj siedzieć powiedzmy 10 godzin, no to czym wygodniejsze, tym lepsze. Moje nie jest za wygodne, no tak wiecie, na 10-godzinną zasiadkę to raczej bym tego nie polecał. Słoneczko wyszło, zaczyna być coraz lepiej, no ale może nam się nie uspokoi. Z prognozy pogody wynika, że ma być w sumie coraz gorzej, więc powoli będę się zbierał. A to widzicie, takie realia we Władysławowie na plaży. Mamy październik, około 13 stopni jest na plusie. No jak słoneczko wyjdzie, to pewnie i nawet i więcej, ale super, jak na tą porę roku. Cześć.